w lewo, w prawo, w lewo, idziemy. Pokażę Wam widok z jednego z lokalnych wzniesień, patrzcie jaki most. Zrobiony chyba z trzech słupów. Dzisiaj dwa słowa o słońcu, a dokładnie o jego ochronie. Jest taka pani Charlotte Sho, nie wiem czy dobrze przeczytałem, bo pani ma chyba nazwisko koreańskie. Napisała taką książkę Sekrety urody koreanek. Tam się skupia przede wszystkim na temat pielęgnacji skóry, na temat kosmetyków i tak dalej. Natomiast cały jeden rozdział poświęciła na temat ochrony przeciwsłonecznej. Dlaczego tak? Ano, pani jest Koreanką, a ma męża ze Stanów Zjednoczonych, w związku z tym poznała obydwa światy. Świat Ameryki, w którym opalenizna uchodzi za bóstwo, i świat Korei, w której ludzie mają świadomość tego, że promienie słoneczne niszczą skórę, a opalenizna dla nich jest tak naprawdę ochroną naszej skóry przed jej uszkodzeniami. Kosmetyki od kremów przeciwsłonecznych różnią się tym, że o ile kosmetyki poprawiają wygląd naszej skóry, o tyle kremy przeciwsłoneczne zapobiegają jej uszkodzeniu. No i właściwie problem jest taki, że ta ochrona przeciw promieniami, przeciwpromieniowa jest widoczna znakomicie, ale dopiero w długim dystansie. Takim długim, długim. Takim naprawdę długim. 20-letnim. Każdy z nas wie, że kremy przeciwsłoneczne mają odpowiedni poziom ochrony. Ta jest na przykład 50, czyli 50 plus nawet, czyli dość wysoko. Ale to nie jest tak, że kremy blokują promieniowanie słoneczne. Tak naprawdę one zapobiegają przedostaniu się gdzieś tak około 98% promieniowania UVB do naszej skóry. To oznacza, że jesteśmy chronieni, ale nie tak w 100%. Drugą rzeczą jest to, że jeśli myślimy, że pokryjemy się tym kremem rano i będziemy mieć ochronę do późnych godzin wieczornych, jesteśmy w dużym błędzie. Krem, mimo że producent zapewnia o jego wodoodporności, to niestety możemy sobie to włożyć między bajki i warto jest aplikować krem co 2 godziny ponownie, bo inaczej ta ochrona po prostu traci na swojej mocy. Oczywiście im wyższy faktor, tym lepiej. Ja to znakomicie odczułem na swojej skórze rok temu, kiedy miałem całe plecy poparzone i wydawało mi się, że przez godzinkę na słońcu nic się nie stanie. Nieprawda. Nasza skóra ulega poparzeniu bez żadnego filtra już po pierwszych 15 minutach. Kurczę, jak to wszystko się zmienia. Jak byłem mały, to tutaj tego pola wcale nie było. Dlaczego jednak trzeba aplikować ten krem co 2 godziny? Ano, skoro krem się zmywa poprzez na przykład wejście do wody, to tym bardziej będzie się zmywał, jeżeli my się pocimy. A jak jest gorąco, no to tego potu jest raczej dużo. Wciąż jeszcze niektórzy myślą, że jeżeli posmaruję się kremem 15, a potem jeszcze nałożę na siebie 30, to dostaję ochronę na poziomie 45. No, nie do końca. Tak naprawdę ochrona jest równa najwyższej wielkości kremu, jaki zaaplikujemy, czyli w naszym przypadku będzie to 30. Natomiast po przeczytaniu tego rozdziału zwaliły mnie z nóg 2 rzeczy. Pierwsza jest taka, że dużym błędem jest sądzić, że jeżeli nie wychodzę na słońce, to nie potrzebuję aplikować żadnego kremu. No, jeżeli jesteśmy w domu i świeci na nas słońce przez szybę, no to też jesteśmy poddawani tym promieniom. A mamy 2 rodzaje promieniowania. UVB, UVA i UVB. UVA, jak doskonale wiemy, to jest
promieniowanie długie, czyli ono przenika w głąb naszej skóry. Natomiast UVB jest promieniowaniem krótkim, czyli to ono odpowiada na przykład między innymi za poparzenia naszej skóry. Czyli za to, co miałem rok temu. Kolejną rzeczą jest to, że nawet w pochmurne dni wiele z tych promieni słonecznych przenika do naszej skóry. Mało tego, jeśli mamy zimę, jeśli mamy śnieg, to 80% promieniowania odbija się od śniegu i wali nas prosto w twarz. I jeśli wydaje nam się, że wyjdę tylko na chwilę na słońce i nic mi się nie stanie, jeżeli się przez tę chwilkę nie posmaruję, teraz przemnóżmy to przez 10 czy 20 lat. Znakomicie widać to na przykładzie takiego pana Billa McElligota, który pracował jako kierowca ciężarówki przez 28 lat i przez ten czas jego twarz była poddana promieniowaniu słonecznemu z jednej tylko strony. Słońce padało na jego lewą część twarzy przez szybę w drzwiach ciężarówki. Link do tego, jak ten pan teraz wygląda, znajdziecie w opisie. Zachęcam gorąco, żeby na niego kliknąć i zobaczyć, co słońce potrafi zrobić w długim dystansie czasu. Ku przestrodze również naszych dzieci. Smarujmy nasze dzieci, jeżeli wychodzą na słońce, nawet jeżeli jest to tylko chwila. I róbmy to często, przynajmniej co 2 godziny. Do jutra.